Cześć, nazywam się Jan Gałek, mam 25 lat, jestem z Wrocławia, jestem profesjonalnym slacklinerem i spinaczem. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć tematu spinania, to jest raczej oczywiste, ale przybliżę wam trochę temat slackline. Slackline jest to sztuka chodzenia po napiętej taśmie rozwieszonej pomiędzy dwoma punktami. I tutaj jedna krótka uwaga, nie mylcie tego ze sztuką chodzenia po cyrkowej linii, jest to zupełnie coś innego. Mamy trzy poddziedziny, w których od 2006 roku utrzymam wszystkie rekordy Polski. I tak, mamy longline, czyli chodzenie po długich taśmach, mamy trickline, czyli skakanie na slackline, robienie wszelkiego rodzaju trików, i mamy highline, czyli chodzenie po wysokich taśmach, i to właśnie ta dziedzina jest mi najbliższa i ją kocham najbardziej. I to w tej dziedzinie mam największe swoje osiągnięcie, z którego jestem najbardziej dumny, i było to przejście Lost Arrow Spire Highline w Kalifornii, które pokonałem jako pierwszy Polak i również kilka lat później pokonałem to bez asekuracji. Wspinaniem i slackline zajmuję się już wiele lat, i obecnie wkręcam się w takie rzeczy jak skoki spadochronowe, skoki na linach, i zawsze ogromną przyjemność sprawiało mi zarażanie innych swoją pasją, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie robić tego na YouTube. Także na tym kanale nie chcę robić rzeczy o sobie i o swoich wyczynach, tylko chcę pokazać wam, że jest to coś również dla was. Także na tym kanale znajdziecie się wy, inni youtuberzy, i będę was uczyć, jak takie rzeczy robić. Chciałem pokazać wam, że to jest dla ludzi, że to nie jest takie straszne, także nie ma znaczenia, czy będzie to wasza pasja, czy jednorazowa przygoda, ale chciałbym wam pokazać, że może to dać wam ogromną przyjemność i będzie to coś nowego. Nie zabraknie również humorystycznych elementów, jak i ciekawych, ekstremalnych challenge'y. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, czym jest dream jumping, i udowodnię wam, że może zrobić to każdy z was. Prawie każdy z was. Musicie mieć ukończone 18 lat i nie możecie mieć poważnych problemów ze zdrowiem, takich jak problemy z krążeniem, uszkodzony kręgosłup, jesteście po poważnym wypadku, w którym uszkodziliście kończyny dolne. Dzisiaj przeprowadziłem wiele wywiadów z osobami przed takim skokiem i możecie zobaczyć ich emocje tuż przed nim, jak i również ogromną euforię zaraz po. Znajdujemy się teraz na stadionie we Wrocławiu, gdzie zaprzyjaźniona ekipa organizuje skoki typu dream jump. Najprościej rzecz mówiąc, skok typu dream jump, i tutaj was zaskoczę, polega na oddaniu skoku z takiego obiektu przy użyciu oczywiście specjalnego układu lin. W porównaniu do bungee, dream jump zapewni nam taką samą dawkę adrenaliny, ale jest przy tym bezpieczniejszy i tańszy. Na tym obiekcie będziemy skakać z 40 metrów i tutaj bardzo uważna uwaga, taki skok odbywa się zawsze przy obecności przynajmniej kilku instruktorów, i co jest bardzo ważne, ten instruktor zawsze z nami jest aż do momentu skoku, więc on powie nam wszystko, co powinniśmy robić i czego nie powinniśmy robić, i będzie z nami do momentu, w którym taki skok wykonamy, więc to jest naprawdę proste i nie ma żadnych wątpliwości, co robić. A robiłeś coś wcześniej związanego ze sportami ekstremalnymi? Nie, pierwszy raz. Dobra. Skaczę pierwszy raz. No to super. Pierwszy raz. Będziesz krzyczeć? Super. Może krzyknę. No to dobrze, my lubimy, jak krzyczycie. A czego się spodziewasz? Jakie będą wrażenia? Boję się stanąć. Jadąc się stresowałem, teraz jestem tu i na razie jest okej. Zobaczymy, jak będzie tam na krawędzi. Na krawędzi. Adrenaline rush. Shaky feeling. Yeah. To powodzenia, miłego spadania. Dzięki. Kuteczkę. Ready, set, go! Ready, set, go! Ready, set, go! Jak tam wrażenie po skoku? Super, teraz już mogę jeszcze z tym sumieniem polecać. My mówimy tak! O, ekstra, tak? Maksymalnie fajnie, nie taki diabeł straszny. Tak. A skoczyłabyś tak jeszcze raz? Bardzo, nawet teraz chciałam. Jeszcze raz, ale z wyższego punktu, mi się wydaje. Super, co ci się najbardziej w tym podobało? Moment, jak robisz ten krok w dół. Okej. Nie do pisania, na pewno wiecie. Super, fajne tak? Uczucie w brzuchu, jak w windzie. Poleciłabyś to rodzinie, wszystkim. Znajomym? No. Każdemu księdzu. Bez wyjątku, księdzu, oczywiście, zakonnicy wszystkich. Nawet, niech skacze w tym. Ale nie wiem, czy oni ci zaufają, bo masz takie kolczyki w ust, wiesz. No racja, to trochę ten, nie? No. Ale no może innym zaufają, bo mamy dużo tych wywiadów. No. No. To jeżeli podobało się wam, co widzieliście w tym odcinku, chcielibyście zobaczyć tego więcej, ba, może nawet znaleźć się po drugiej stronie ekranu, to dawajcie łapki w górę pod filmem. Ja już się z wami żegnam i spadam stąd. Peace.